Da, no National Park. Tylko ja i moja czarna kurwa. Czy to kurwa nie piękne? Siema barany. A z ciebie baran. Jaki barany. Widzi ta tamtą górę? Ja też, dlatego muszę tam iść. Na sam szczyt. Natknęliśmy się na rzadki okaz prawie wymarłego gatunku dzikiej anakondy, który coś tam syczy do mnie. Ej, masz jakiś problem? Proszę, spierdala. Ten gatunek jest prawie że na wymarciu. Jest tyle tylko jego przedstawicieli, że jak widzą człowieka, to od razu spierdalają. Soon. Jesteśmy gdzieś tak w połowie drogi do mojej góry. Zrobiliśmy sobie przerwę na papierosa, bo oczywiście jak się robi podróże takiej wspinaczki, to trzeba dbać o zdrowie, nie? Tutaj jest mój kij i od dzisiaj nazywam się Włóczyki. Ja nie jestem ekspertem, ale proszę Państwa, mi się wydaje, że to jest właśnie przejście do Narni. Albo, kurwa, nie wiem gdzie. Po przejściu przez coś, co się wydawało bramą do Narni, tak naprawdę było przejściem do świata smutku i cmentarza Entów. Nie wiadomo, jaka to była bitwa i ile Entów poległo, ale widok jest... Nie da się tego opisać. Właśnie natknęliśmy się na zgliszcza i pozostałości po jakiejś starodawnej cywilizacji. Proszę. Tak na pewno przygotowali swoje posiłki. Proszę Państwa, tak jak myślałem, natknęliśmy się na więcej dowodów i szczątków pozostałych cywilizacji. Tutaj sobie spali i pewnie się bzykali. A tutaj też sobie robili obiad, proszę. Tutaj deska do krojenia i patata. Mięso tak sobie ubijali. Very, very soon. Ser baranie, czy daleko jeszcze do końca? Wiesz, jestem zmęczony. No, do ciebie mówię, baranie. Nie będę podchodził do ciebie, bo masz małego baranka, to chyba gdzieś mnie próbował ubodzić. Co za baran. Proszę Państwa, jesteśmy już prawie u celu naszej podróży, ale to jeszcze nie jest sam szczyt. Czeka nas jeszcze kawałek drogi. Kolejne znalezisko po starej cywilizacji. Tu wpierdolili tego barana. Co za baran dał się im złapać? Jakże okrutną śmiercią musiałeś umrzeć. Na pewno spierdoliłeś się z tych skał. Się zamordowałeś. Mission complete. Czy to kurwa nie piękne? Przepraszam za to, bo chyba zapomniałem wspomnieć, że jak tylko zobaczyłem tą górę, to postanowiłem się na nią wspiąć i rozebrać się. Proszę Państwa, tak powoli dobiega końca nasza zajebista przygoda. Ale to, że dobiega końca, to nie znaczy, że nie mamy się czegoś więcej spodziewać, bo jeszcze musimy przeżyć się przez ten złowieszczy las. Ek. No dobra, przez te parę drzew. Jeszcze zapomniałem jednej rzeczy spróbować. Listen to this motherfucker. Kto mi to mówił ostatnio, coś, że coś się krzyczy, że Ela jakaś tam, czy coś kurwa, i że ci echo odpowiada. Się z tego zdania jakieś wychodzi dziwne. No, akurat w takim momencie ja tego nie pamiętam. Ale to każdy dobrze wie, że Patryk ma problemy z pamięcią. O czym to ja mówię? Nie wiem, dobra, idziemy.
To, proszę Państwa, jeszcze nie kres naszej podróży. Czy odnajdę drogę powrotną? Czy znajdę swoją czarną kurwę? Kapeć. Podejrzewam, że ktoś zgubił go tutaj. Nie znalazł wyjścia z tego lasu przed zapadnięciem zmroku i musiał uciekać przed bestiami ciemności i w pośpiechu zgubił kapcia. Nie wiadomo, czy mu się udało zbiec, czy nie. Przypuszczam, że nie. A jeśli to prawda, to powinniśmy gdzieś niedaleko znaleźć jego zwłoki. Idziemy dalej. Proszę Państwa, tu widzimy dalsze szczątki pozostałości po tej samej cywilizacji, aczkolwiek już po przełomie, który nastąpił w epoce kamienia łupanego. Co się stało z tą cywilizacją? Co doprowadziło do jej upadku? Na te pytania nigdy nie poznamy odpowiedzi. Albo może poznamy tutaj. Co tu jest napisane? Coś tam po angielsku. Nie umiem czytać po angielsku. Więc chyba jednak się nie dowiem. I tak oto, proszę Państwa, nasza wyprawa pomyślnie dobiegła końca. Patryk odnalazł swoją czarną kurwę, jeżeli długo i szczęśliwie. Aczkolwiek teraz Patryk musi spierdalać do domu, bo nie byłby Patrykiem Majgatem, gdyby nie zapomniał czegoś, a mianowicie kurwa jebanych kanapek. Jest bardzo głodny. Zobacz, jak jestem chudy.